Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. Jak myślisz, jesteś człowiekiem mądrym, czy może udajesz mądrego? Jak to sprawdzić? Trzeba by było zrobić test. Można zrobić taki test, on jest bardzo prosty, darmowy. Za chwilę Wam powiem, na czym polega, ale nie teraz. Najpierw trzeba się zastanowić nad tym, czym jest mądrość. Mądrość kojarzy mi się z takimi słowami jak piękno, życie, dobro, co tam jeszcze, łagodność, miłość i wiele, wiele takich dobrych, ciepłych słów. Kto jest mądry? Kogo moglibyśmy uznać za mądrego? Jedyną mądrą osobą na tym świecie jest Pan Bóg. On jest najmądrzejszy. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Biblia o tym mówi, że On jest najmądrzejszy. I On stał się jednym z nas, przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem i kiedy patrzymy na Jezusa, to możemy powiedzieć, że Jezus zdał test na mądrość. Jest bardzo mądry. Jest piękny, jest czysty, daje życie, daje radość. To zawsze towarzyszy Jezusowi. Przeciwieństwem natomiast mądrości jest głupota. I głupota kojarzy mi się z takimi słowami jak ból, cierpienie, brzydota, lęk. I wiecie, głupota boli. Chociaż nie zawsze od razu, to po jakimś czasie boli. I w dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać o tym, że apostołów coś boli. Jan przyszedł do Jezusa z jakimś problemem. Zapraszam do tego, żebyśmy przeczytali dzisiejszą Ewangelię z dnia, a wtedy zobaczymy, co to był za problem. Go coś bolało, coś go uwierało. I przyszedł dzisiaj do Jezusa z tym, co go uwiera. I to jest właśnie test na to, czy jesteś człowiekiem mądrym, czy tylko udajesz mądrego. Jeśli zadajesz pytania, to znaczy, że jesteś na drodze. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest mądry. Tylko On jest w 100% mądry. Nikt inny nie jest tak mądry jak On. Żaden inny nauczyciel nie jest tak mądry jak On. Budda, Mohamed czy jakiś inny nie jest tak mądry jak On. I to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Więc jeżeli zadaję pytania Jezusowi, to jestem na drodze do mądrości. Czasami boimy się zadawać pytań. Nie wiemy, jak zadać pytanie. Wstydzimy się, że ktoś usłyszy, że czegoś nie wiemy. No bo jak? No ja powinienem wiedzieć wszystko. Jeśli udaję mądrego, to wiem wszystko. Znam się na wszystkim. Wiem, jak małżonkowie powinni żyć, chociaż nie jestem żonaty, ale znam się na małżeństwach, więc możecie się mnie pytać, dam Wam wszystkie dobre rady. No oczywiście nie dam Wam wszystkich dobrych rad. Nie wiem, jak wychowywać dzieci, ale mogę udawać, że wiem. Nie znam się na biznesie, ale mogę udawać, że się znam. No, na wielu rzeczach się nie znam. Dlatego o dużo rzeczy się pytam. I mam wokół siebie takich ludzi, którym mogę zadać pytanie. Czasami bardzo dużo pytań zadaję, czasami aż za dużo. Mam jakiś problem, jakieś zadanie do rozwiązania, to pytam się, co ty byś zrobił? Jak myślisz? Jak to ugryźć? Jak do tego podejść? I często słyszę różne odpowiedzi i wtedy staję się mądrzejszy, bo staję się bardziej widzący, więcej widzę, szerzej widzę, bo zadaję pytania.
pytam się tych, którzy są blisko Jezusa. Bo to widać, czy ktoś jest blisko Jezusa. Po owocach ich poznacie, mówi Jezus. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo wydaje złe owoce. Mam takie kilka osób, których się pytam, jak myślą oni na różne moje problemy, moje pytania. I nie podejmuję decyzji bez konsultacji. Wiecie, że to mnie mniej boli, mniej mnie kosztuje zadawanie pytań. Częściej odnoszę sukces. Ja wiem, że słowo sukces to jest takie troszeczkę niebezpieczne. No, chrześcijanie raczej nie powinni odnosić sukcesów. Czemu nie? Mądrość kojarzy mi się z sukcesem. Jezus osiągnął sukces. Chociaż w oczach niektórych przegrał, bo skończył na krzyżu, później w grobie, ale nie, on wygrał, bo on wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, po co się narodził, wiedział, kim jest, wiedział, jaką ma misję, osiągnął sukces, bo wzrastał, pytał się, Ojcze, jaka jest Twoja wola? Ojcze, gdzie mam pójść? Co mam zrobić? I Ojciec mu odpowiadał. I on robił dokładnie to, co Ojciec mu mówił i dlatego osiągnął w swoim życiu sukces. I dzisiaj śpiewamy Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący. Oddajemy Mu cześć, uwielbiamy Go, podnosimy ręce, chwalimy Go. Jest mądry. Bóg stał się człowiekiem i pokazał nam, że my też jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy byli mądrzy. A mądrym możemy stać się przez to, że zadajemy pytania. Zadawaj Bogu pytania. Zadawaj pytania uczniom Jezusa. Zadawaj pytania samemu sobie, czego pragniesz, dokąd zmierzasz. Zadawaj pytania. Człowiek, który nie zadaje pytań, to albo już jest nieżywy, albo udaje, że jest mądry. Czyli tak naprawdę jest głupi. A głupota, jak sami już wiecie, prowadzi do śmierci, do bólu, do nieszczęścia, pesymizmu. Prowadzi nas do piekła. A tego nikt z nas chyba raczej nie chce. Chcemy się rozwijać, chcemy iść do przodu, więc zadawaj pytania. Zadaj Jezusowi dzisiaj pytanie. Zadaj dzisiaj Jezusowi bardzo dużo pytań, tylko zapisz te pytania. Zapisz te pytania i zobaczysz w swoim czasie Jezus odpowie ci na nie. Może niekoniecznie od razu odpowie ci tak prosto z mostu. Może odpowie ci pytaniem, żeby cię jeszcze bardziej pociągnąć do góry, żeby dać ci mądrość. On ma bardzo dużo możliwości odpowiedzi. Może to zrobić przez ludzi, przez twoje myśli, przez wydarzenia, przez sen nawet może do ciebie powiedzieć. Tylko zadawaj Bogu pytania. Proszę cię. Okej, amen, mówię teraz odnośnie tego, co chciałem powiedzieć. I teraz druga część. Zapraszam was dalej do tego, żebyśmy pisali nasze intencje w komentarzach i pisali też dziękczynienie, za co chcemy Bogu podziękować. Piszmy. Niech Jezus zobaczy, że mamy jakieś intencje, że Mu dziękujemy, a także niech inni zobaczą, że można. A jeśli masz jakieś pytanie, no to pisz śmiało, może ktoś ci na nie odpowie. Ktoś, kto się na tym zna. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.